Wszystkich z polowania. Witam koleżankę, kolegów myśliwych, koleżankę stażystkę, kolegów stażystów, naganiaczy, kierowców. Sygnalistów. Dwie funkcje sprawują, bo są myśliwymi, stażystami i sygnalistami. Witam kolegę prezesa, który będzie ze mną współprowadził tutaj polowanie. Koledzy, jest to szczególnie uroczyste polowanie, nie tylko dlatego hubertowskie, ale również dlatego, że odbywa się ono w roku jubileuszu 60-lecia naszego koła. To jest po prostu takie przedłużenie tych uroczystości rocznicowych. Myślę, że również jest szczególnie uroczyste dlatego, że stoicie i widzicie przed sobą siedzibę, którą wspólnie wybudowaliśmy, którą się możemy pochwalić, że mamy coś swojego. Nie chcę się tutaj już na jakieś tematy więcej rozwodzić. Może prezes by chciał coś powiedzieć, zanim ja przejdę do jakichś tam krótkiego omówienia zasad bezpieczeństwa. Bardzo proszę. Marzyło mi się o takiej chwili, żebyśmy my mogli polowanie hubertowskie, czy jakieś wigilijne, odbywać tu, w siedzibie naszego koła. I wreszcie doczekaliśmy się tego. I ja myślę, że ten dzień dzisiejszy to jest wyjątkowy dla nas, bo to jest, jak to kolega Łowczy powiedział, że w roku jubileuszu naszego koła to jest to raz, ale że oddana siedziba w tym roku, no jeszcze nie wykończona może w 100%, ale już jest po prostu widać, że siedziba jest w całej okazałości. I to chyba powinno nas napawać wielką dumą. Mnie szczególnie i was chyba koledzy też wszystkich, no bo to nasze wspólne dzieło. I nie będę się tego rozwodził. Będziemy jeszcze mieli okazję tam pod to wiatą pogadać sobie, pocieszyć się tym wszystkim. Na razie ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Koledzy, króciutko musimy sobie przypomnieć niektóre zasady regulaminu, bo na pewno jest ważny wynik polowania, bo bardzo się wszyscy z niego cieszymy, jeżeli jest to pomyślny dla nas wynik. Ale według mnie i chyba według was również, najważniejsze na polowaniu jest bezpieczeństwo.